Dzień dobry. Przyszedł czas na obniżenie łyżeczka, bo nasz szkrab mały już się spina. Patrz jak ci się. No pięknie. Pięknie, Mikołaj. Coraz wyżej. Jaki zadowolony. Nóżki sobie podkłada. Co robisz? Na kolankach sobie wstaje. Ty łobudzie. Ledwo się obudzi, to już się wspina. Tak. Więc będziemy je obniżać o jeszcze jeden stopień. Bo jeszcze mamy jeden stopień, zanim zejdziemy na sam dół. I co teraz? No, Mikołaj pójdzie się bawić, a tata przełoży łóżeczko, żebyś był bezpieczny. Obudziłem się. Z dobrym humorkiem. Był taki zmierzły. O, całus. Na powitanie. Cześć. No. To będziemy to przekładać. Będę się przytulę samego. Jadka. No, to ja muszę tutaj podkręcać te rzeczy, tutaj są takie, i je obniżyć po prostu. To nie jest dużo roboty, ale najlepiej z skrętelką, bo jest trochę kręcenia. Ale jakoś to pójdzie. No i tam spadniesz, tam nie wolno. Popijemy i idziemy o tym, że po prostu by ten człowiek mały spadł. Trzymasz? To dobrze trzymasz. Bo by mi się na pewno ruszyło. Dziękuję. Chłopcze. Nie masz podstawieczkę. Ojej, kto tu trzymał łyżeczko? To znaczy Mikołaj bardziej. Mikołaj. Tak. Stopy do góry. Yes. I co? Fajnie. I ta probata? Dobrze. Teraz czekamy, czy nie będziemy przyzwolić jeszcze bardziej. Wcześniej było lepiej, co? No, wcześniej już opanowałem, a teraz kurczę. Wcześniej bardziej mogłem się chwycić. Ruby. Hejka, hejka, witamy się bardzo serdecznie. Dziś. Ja jestem Marta, tam jest Krzyś. Hello. I tu jest Miki. Tak jak wczoraj wam mówiłam na filmie z IKEA, dzisiaj taki dzień, że będziemy testować te wszystkie rzeczy. Zaczniemy od śliniaka dla Mikołaja, bo robimy jedzonko. Znaczy już jedzonko mam zrobione, sorry, ale jeszcze jest tak dość wcześnie, więc temu może wyglądam jak wyglądam. Ale nic, zmaltretowały mnie dziś rano moje włosy, ponieważ nie potrafię sobie ich ułożyć za nic. Ja już Mikołaja ubrałam, takie gorsze ubranka, bo jednak do jedzenia nie wiem jak wy to robicie, ale czasami je po prostu bez bluzki, a czasami go po prostu ubieram w takie rzeczy, które już są zniszczone, więc jak się jeszcze bardziej doniszczą, no to nic się im nie stanie, bo i tak pójdą do wywalenia, bo już są zwychacone i tak dalej. Dajcie znać, jaki wy macie patent. No i śliniak, nie? Ale ten śliniak to tak nie zawsze działa, bo rękawy i te sprawy. Mikołaj, ale to jest wielka metka, może byśmy ją odcięli. To jest największa metka, jaką ja w życiu widziałam. O nie, muszę to odciąć normalnie. Tylko zrobcie tego, nie? Kto będzie jadł? Zobaczymy jak ten śliniak, czy będzie ok. Aha, jeszcze, bo dużo osób mi tam pisało odnośnie śliniaków, żeby zaopatrzyć się w takie jakby bluzeczki.
Mam takową bluzeczkę, słuchajcie. Ona jest już zafarbowana, nie chcę z tego schodzić. Ma tutaj rękawy, wiecie, ze ściągaczami, wszystko fajnie. Natomiast zakładanie tej bluzeczki, on się tak denerwuje. Może jest jeszcze za małe, bo ta bluzka i tak jest dla niego za duża. Może kiedyś przyjdzie na nią czas. Natomiast mam i u nas w tym momencie nie do końca się to sprawdza. Bo już założenie temu superbohaterowi siniaka. Jest? Jest, udało się. Dobra, Mikołaj, czekaj, bo tu... O, no właśnie, tak wyglądają u nas siniaki. Jak pod szyją? Pod szyją ma dobrze. No, jest o wiele węższy niż te, które mamy aktualnie, więc jeżeli o to chodzi, to spoko. Dobre? Jak smakuje? Dobre? Z ryżem. Proszę. Musisz przepić, co? No. Każdy kęs trzeba przepić, bo to nie ma co. Zresztą w ogóle się nie dziwię, bo rodzice mają to samo. To w międzyczasie? Tak. Wrzuciliśmy tutaj suszki, które mieliśmy, no nie, te, które wczoraj wam pokazywaliśmy. Kompletnie to nie pachnie. Niczym. Pachnie może 2 cm z nosem nad tym, natomiast jak się stoi koło tego, nic ja nie czuć. Ja tak demonstruję, aby poczuć suszkę, trzeba mniej więcej się tak inhalować. I to nie jest nawet przyjemne. Nie chodzi o samą czynność, tylko chodzi o zapach. Nie, po pewnym czasie ten zapach nie jest już, nie jest taki ładny, po pewnym czasie, następnego dnia. No, zaczyna przeszkadzać bardziej, bo jest jakby taki trochę, nie wiem, ja to porównuję do jakiegoś smaru w oleju, znaczy w samochodzie. Nie no, dalej tam pachnie taką żywiczną tą. No może. Tylko to nie są na pewno jakieś drewienka, które tak pięknie pachną, tylko one są w czymś nasączane na 100%. W sumie to nie wiem, czy się bardziej nie cieszyć, że to nie czuć tego. No tak. Nie wiem, jeszcze jestem ciekawa, jakby to było w mniejszym pomieszczeniu, bo może tutaj salon jest za duży. Ale nie no, to czułabyś to chociaż przy kominku, no nie? Mogę to dać do wiatrołapu, zobaczymy czy to będzie czuć w wiatrołapie, bo tam jest takie jedno z mniejszych pomieszczeń. Natomiast aktualnie nie czuć tego w ogóle, bo jak zazwyczaj się wchodzi do nowego pomieszczenia, no nie, to czujesz ten zapach tamtego pomieszczenia, a tego kompletnie nie czuć. Tutaj Mikołaj ma grajdą, ja się przed chwileczką bawił. Tak wygląda nasz salon podczas zabawy. Podczas po prostu egzystowania w nim generalnie. Nie no, bo później gdzie spać to co sprzątamy, ale jak... Czyli tak godzinę mamy czysto. Ja sobie już przygotowałem wszystkie narzędzia, bo będziemy wieszać lampę, tą z IKEA. Zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo tam jest trochę mało miejsca tam akurat. Ja się nie tym martwię. Czym ty się martwisz? Ja się martwię tym, że ona świeci w górę. Znaczy nie martwię się. Znaczy ta też świeciła chyba w górę, tylko że z dołu miała światełko. Ale ta jakby mocniej w górę. Wajdym światłem bezpośrednio w górę. I my tam mamy tak kiepsko pomalowany ten filar. On się zaczął łuszczyć po prostu. Ja nie wiem od czego. To tutaj myśmy załatwili pierwsze malowanie i chyba za mało gruntu. Tutaj było drugie malowanie. Kleiliśmy taśmę i potem ją ściągaliśmy. To taśma zeszła nam z farbą, ja nie wiem w ogóle. Zdrapać, zaszlifować, znaczy tym gipsem i jeszcze raz pomalować. Tak. To by było najlepiej. I to by było to spoko, ale nie możemy tego zrobić, bo gdybyśmy coś takiego zaczęli robić na tej ciemnozielonej ścianie, to ona przestałaby być ciemnozielona. I pomimo tego, to wam jeszcze tutaj gratis powiem, bo mamy farbę zmywalną z Duluxa. Jeżeli chodzi o białą, nie mam jej do zarzucenia nic, jeżeli chodzi o zmywanie. No to jest takie, powiem wam, zmywanie górnolotnie powiedziane, ale coś tam się uda czasami, jak się nachlapie to zmyć. Nie wiem, jakiś tam granat nam prysnął czy coś, to się zmywa z białej. Bo gdy próbowałam zmyć z tej ciemnozielonej, czyli generalnie takich intensywnych, ciemnych kolorów, to po prostu się nie da, zostają i tak smugi. Tak, no nie? Smugi po próbie zmycia. No. My mamy zieleń boho, wygląda przepięknie, natomiast tutaj tracą się jej właściwości, jeżeli chodzi o zmywanie. Nie ma tych właściwości, bo ściana po zmywaniu wygląda gorzej, niż jakbyście zostawili tą plamę na niej. A jeśli ktoś nie widział wczorajszego odcinka, to lampy, które będziemy montować, wyglądają tak. I warto go zobaczyć. O, to jeśli nie widzieliście, to tutaj gdzieś będzie odnośnik i sobie zobaczycie rzeczy, które kupiliśmy w IKEA. Ta lampa pójdzie tutaj, zamiast tej czarnej, ją widać, o tu jest taka czarna lampa, zamiast niej pójdzie właśnie ta, trochę tutaj zrobi jaśniej, może będzie ładnie. Zaskakująco ładnie je.
Nic nie ukróciłeś? No teraz jak teatr przed z kamerą, to on będzie się już wydziwiał już. No zamykaj buzię. Ale nie, czyściutki jest. W ogóle nie jest brudny. No. W ogóle nie widać, że jesz. Tak, czekam na to, bo on już jest powoli trochę śpiący. Jak to, co ma na buzi, wymarzę po całych rękawkach i twarzy, nie? Mikołaj? Może dlatego jest taki spokojny, bo jest śpiący. Bo zazwyczaj to tak nie wygląda ładnie. Nie, właśnie nie. Zazwyczaj to jest brudne. I czoło, i oczy, wszystko jest brudne. No nie, Mikołaj? Tak zazwyczaj jesz. Albo się stukniesz ręką w łyżkę. Oj, to najgorzej. Możesz mi przynieść nosidło? Bo co chwila dostaję falę pytań odnośnie nosidła. Załatwimy temat nosidła dzisiaj i tak więcej wam coś o nim powiem. Bo jeżeli chodzi o testowanie, to nie myślałam, żeby go testować. Też nie mam jakiegoś porównania, bo chyba po prostu trafiliśmy za pierwszym razem w dobre nosidło. Od razu mówię, bo może są tu osoby, które nie są na bieżąco do końca. Mieliśmy chustę i u nas nie. U nas się nie sprawdziła. Ja nie umiem tego wiązać. Ja wiem, że są panie, które im pokazują i robią kursy chustonoszenia. Natomiast dla mnie 9 metrów, czy tam ile tych metrów tego materiału jest pozawijać w upalny dzień na siebie i na bobasa, to dla mnie byłoby zabójstwo. Ja wiem, że te chusty oddychają. Ja wszystko wiem, naprawdę. Moje koleżanki nosiły chustę, zachwalały. Także ja wiem absolutnie wszystko o chustach, jeżeli chodzi o ich ceny, funkcjonalności, plusy, które dla mnie no niestety nie są plusami. No ale tak to jest. Jednemu się sprawdza to, a innemu co innego. I u nas sprawdza się nosidło. Zdecydowanie lepiej. Ja sobie tylko pstryk, pstryk pozapinam i młody jest gotowy, nie potrzebuje pomocy, mogę to zrobić z nim na rękach bez problemu i się nie stresuje. Dobrze, no śliniak sprawdza się super, jakimś cudem odpycha brud, że dziecko ładniej je. Nie, fajne jest to, że ono jest blisko, że jest blisko przy szyi. Praktycznie fajnie, nie widać kołnierzyka bodziaka, nie? I jest taki spory, wiecie co jest super? Że on wychodzi tutaj na ramionka. Nie wiem, pewnie to widzicie. O tak, właśnie, jak, o moje włosy mamy. Ja mu się już chce spać. Dobrze, jeszcze łyżeczka. O Jezus, on się od razu taki zły robi. My mamy jeden magiczny trik na to, jak Mikołaj tak je. Pokrywka. I to jest pokrywka z miseczki, takiego gadżetu. Ona rozgania wszelakie smutki, nerwy, stresy, wszystko. Dopóki nie spadnie. O, właśnie teraz. Ale masz super pokrywkę. No, fajne jest. Mama to ma. Po co ja będę ściągała gry na telefon, jak ja tutaj po prostu mam taką zręcznościówkę? Może to będzie widać na kamerze, ale dajcie znać, czy wy się też na tym łapiecie, że jak daję dziecku jeść i mówię mu am, to sama otwieram buzię i jak on zamyka, ja zamykam z nim i tak serio? Cały czas. No przybacz się, już się parę razy na tym złapałam. No teraz będę o tym myśleć. O Jezus, ryż w nosie. Mikołaj czysty, oczywiście wybrudził się tu, czyli tam gdzieś liniaczka kawałek nie było. Ubieramy. Jak się je ubiera? Szybko i sprawnie. Jeszcze możecie sobie dopasować w zależności jaką macie bluzkę. Wygodne to jest. I ono jest marki, tu gdzieś było, przepraszam, bo brudne, często używane, Zafiro. I myśmy je kupili stacjonarnie w jakimś sklepie, przepłaciliśmy. Bo na Allegro są o wiele tańsze, jak patrzyliśmy po prostu na internecie. Więc dam wam linka pod spodem. No i po prostu będę się ubierać. Okej, okay, i tu się je zapina. To też jestem w stanie zrobić sobie sama, tylko sobie to wyciągam. Okej. Okay. Bobas tu. I gites. I proszę bardzo. Dziecię już spokojne i teraz idziemy spać, tak? Znaczy my używamy też tego w sklepach. Tak. Jest to wygodne, no nie? Jak byliśmy ostatnio, to fajnie się go tak nosiło. I w ogóle co można, to można sobie ściągnąć i wyprać, bo to dziecko bardzo często mulda właśnie tutaj ten. I tu jest taki rzep. Się sypało coś z rzepa. I można to po prostu wrzucić do pralki i wyprać. No i odciąża też plecy mocno, no nie? Zdecydowanie, no i macie ręce wolne. Dla mnie to jest spoko, bo są takie dni, że dziecko musi być noszone, no bo jest marudne, nie wiem, zęby idą, skok rozwojowy, no tysiąc różnych rzeczy. Ale ono nam uratowało życie, gdy Mikołaj był chory.
bo ręce by nam po prostu odpadły. Kręgosłup to, bo wiecie, tutaj mamy jednak fajną postawę tego ciała, że jesteśmy proste, a jak nosimy dziecko na rękach, to mniej więcej wyginamy się tak, żeby trochę odciążyć sobie te ręce albo na boku z jednej, z drugiej strony, a tu jest po prostu wygodniej, prawda? Prawda? Proszę pana. On też lubi w tym być u ciebie. Lubi. Dziecko ma też fajną pozycję, nogi ma szeroko, więc noszenie na żabkę i tak dalej, jeżeli chodzi o bioderka, to też super. Teraz jestem marudny, bo on chce spać. Dobrze. A jak Mikołaj najchętniej zasypia w tym nosidle? Nie, że po prostu mama nosi. Tylko mama musi robić przysiady. I dziecko jest spokojne i szczęśliwe, tak? I jest sobie duże wygodnie. Dopasowanie też, bo tak. Wszędzie są przesuwki, no nie? Tak. To jest fajne. Tutaj jeszcze jest takie coś do założenia na głowę, no nie? Ale taki kapturek. Taki kapturek myśmy też ściągli, bo my tego nie używamy. Przeszkadzało to. Tak, ale można coś takiego założyć. Gdyby padało, czy na przykład, nie wiem, słońce świeciło, chociaż ten kapturek się tutaj gdzieś zaczepia. No tutaj, tu. Gdzieś no. Tu. I on tak zamyka dziecko, że tam praktycznie nie ma czym oddychać. Jeszcze wiecie, dziecko się grzeje, my się grzejemy, także nawet bym nie chciała tego jakoś specjalnie ubierać. Nie wiem, no ja tak nie robię, a jak to robi, no to każdy według siebie, nie? No, już najlepiej się Mikołajowi usypia, gdy się po prostu rozmawia, nie? Zaraz kichnę. A to jest zły moment na kichanie, bo on jeszcze ma płytki sen. No już sobie śpinka. No tak, zaraz sobie odłożymy się do łóżeczka. I będzie gites. Wczoraj na Mikołaj sam zasnął w łóżeczku po południu. W ogóle poszliśmy tak późno spać. Poszliśmy o 9 spać, bo Miki spał do 6. Wypił se butlę, se zasnął, potem się przebudził, dałam mu drugą butlę, wypił se butlę, znowu zasnął i tak do 6. Ale przynajmniej porobiliśmy, posprzątaliśmy w pokoju w biurze, więc tyle takich fajnych rzeczy. I tylko w tym bardzo szybko usypiasz, bo ja nie wiem, czy minęły 2 minuty czy 3. No. A on śpi, no nie? Tak. Znaczy, to jest takie zasypianie na rękach. Mikołaj w większości przypadków, no to rano zasypia tak, potem po południu zazwyczaj zasypia już jakby, ja go lulam w łóżeczku, wczoraj zasnął całkowicie sam, gdy nie było mnie nawet w pokoju. W nocy też usypia sam w łóżeczku. I takie noszenie, po prostu to jest szybsze uspanie dziecka, no nie? Że ono zdecydowanie szybciej nam zaśnie i to jest po prostu wygodne dla mamy. Gdybym miała go nosić i usypiać na rękach, to tragedia. Natomiast tak, to widzicie, 2 minuty, tak to bym musiała go z 20-30 minut usypiać, no on by też tam się kręcił i coś tam. A tak, już robimy lulu i jesteśmy idealnie wpasowani w drzemkę, czyli w 9:30 rano. Mikołaj już śpi i tak będziemy mieć prawdopodobnie gdzieś do 11:00, w 11:30. Jak dobrze pójdzie i nic go nie obudzi. A świeciła w górę i w dół? No, tu i tu. No. W dół tak delikatnie, bo ma tą, wiesz... blendę jakąś tam. Możesz wyłączyć. Tak, tak. No śpimy, Mikuś. Mama z tatą założy nową lampę, a mają do założenia 2. Może uda nam to się. Zobaczymy.